Dzisiejsze śniadanie, naleśniki. Kochani. Dzisiaj na spacer idziemy. Serwis Berszpachera. I jak już to wszystko za film wypływamy. Chcemy dopłynąć się do Lutyny. Do Lutyny. Bo już trochę się martwimy oglądem, żeby nam nie zabrakło, bo trzeba wszystko ładować, a tutaj już jesteśmy trzeci dzień na dziko. W ogóle nam nie wieje. No w ogóle nam nie wieje. Czyli mamy taką silnikową eskapadę. Kamprek na wodzie. Kaloszki. Kaloszki, gdybyś coś. Ciężko uwierzyć, że jest końcówka października. Ostatni dzień października. Podziwiamy, jak dzicy ryli. Ryli i sarny. No co ich słychać, jak tam szurają, muszą tutaj jakiś zwierz czofrać. Albo coś. Lepiej stąpićmy, nikogo nie chce spotkać. Takie wielkie. To też. Jak boja. Czekajmy. To takie tutaj dzikowie to mają piękne miejsce do życia. Możemy tędy. No i pojawiła się Magdalena. Tutejsi wędkarze podzielili się z nami swoją tajną bronią. Nie musieliśmy długo czekać. Już po pierwszym rzucie okazała się super skuteczna. Skuteczna. To jest za mały. Obiad? Będzie. No tak powiedzmy... Przekuszajka. Przekuszajka taka. No, zaczyna dymić. Przez okno patrz. No dymi ładnie. No niestety jest... Leci zimne powietrze. Leci zimne, tak. Nie wiem, co jest przyczyną tego. I chcę zmienić paliwo. Więc wyłączamy. Tak. Wyłączmy to. Ja podłączę naftę. W wielu książkach mówią, żeby naftę podłączyć. Wtedy może przepali. Pójdzie nafta. Jeszcze raz włączamy. Ciepły leci. Tutaj też widzę u ciebie. Ciepły. I przestało wszystko huczeć i cisza. Dymi się mocno za oknem. I całkiem zgasło wszystko. Jakieś pomysły? Nie. Teraz znowu samo ruszyło dosyć mocno i wieje ciepłym. W międzyczasie Arkanio uzupełnia ropę. To właśnie. Woda? Jakby ktoś nie wiedział, tak wygląda ropa. To ładna, złociutka. 22 minuty popracowało i zgasło. Idę zobaczyć, jak tutaj. Szykujemy się do wypłynięcia i jeszcze raz spróbujemy teraz uruchomić ogrzewanie. Ciągle mamy jakieś wątpliwości co do jego działania. Jest cały czas tak... Raz działa, raz nie działa, raz się sam wyłącza. Instrukcja obsługi nie jest do końca dla nas jasna i kombinujemy dalej. No na razie ogrzewanie leci na tej nafcie i oby to przeczyściło cały system i wtedy wszystko zadziałało. To sobie dymi? Coś tam się zużywa? No teraz już odchodzimy. Arkadiusz. Oddaję sumę rufową. To ja idę do dziobowej. Larga suma! Fajnie! Wow.
Żegnaj zakon. Płyniesz sobie? Płynę sobie, płynę. I nie jest mi zimno wcale, ale ładna pogoda. Bo... Ile mam do przepłynięcia? 4 mile. Wczoraj żeśmy 6 zrobili pontonem. Ale jest pięknie. Nie spodziewaliśmy się, takich wakacji właściwie w listopadzie, bo koniec października, początek listopada, jutro jest pierwszy. O, nie są wakacje, to ścieżka, orka. O, harłowa, orka na ugorze. Owka na ugorze. Owka na ugorze. Jeszcze chwilę temu mieliśmy tutaj piękną pogodę słoneczną, a teraz już nasze miejsce mgła zaścieliła. I tak powiem wam, jest horrorystycznie. A która jest godzina w ogóle? Nie wiem, trzecia. Wczoraj było, powiedzmy, przepięknie. Widoczność była kapitalna, a dzisiaj nie ma w ogóle. Tam jest zakątek numer 3-4, nie pamiętam jak on się nazywa, tam gdzie byliśmy jakoś takoś na pontonie wczoraj. Generalnie gdzieś tam powinien być ląd. Ląd powinien być wszędzie. Ale gdzieś tam powinna być Dobczyna. Najnowsza moda żeglarska, uwaga! Napoleon Mórz! Ale ciepłe! Dalej na to pan. No jak się teraz odpaliło? Zniknął ląd znowu z tyłu. O, boja. Coś boja. To jest bardzo płytko i trzeba i należy zachować bardzo wielką ostrożność i rozwagę, której nie mam. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Jest tu płytko. Proszę zobaczyć. Na prawo, na lewo. Na prawo. Ale lewo jest chyba bardziejsze.